Środa przyniosła przejaśnienia i długo wyczekiwane chwile ze słońcem. Jutro czeka nas powrót pochmurnej aury. Magda Mering, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Pas wysokiego ciśnienia kształtujący pogodę nad Pomorzem utrzyma się jeszcze przez noc. Jego wpływ słabnie. Wyż z nad Rosji wycofa się na wschód, a wyż azorski sięgać będzie jedynie nad zachodnie krańce Europy. Jutro nad naszym regionem zacznie zaznaczać się zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad Skandynawii, a w piątek przejdzie chłodny front atmosferyczny, posypując nieco śniegiem. Po jego przejściu pogłębi się zalegający nad nami chłód, a odczuwanie zimna wzmagać będzie wzrastająca w weekend siła wiatru. W nocy po początkowych przejaśnieniach zachmurzenie wzrośnie nawet do całkowitego. Termometry minimalnie wskażą od minus 3 stopni do zera przy umiarkowanym wietrze. Ciśnienie spada, teraz jest jeszcze wysokie i wynosi 1028 hektopaskali. Czwartek zapowiada się pochmurno. W drugiej części dnia od zachodu w pasie wybrzeża zacznie padać słaby deszcz ze śniegiem, a potem w głębi regionu sam śnieg. Maksymalne wartości na termometrach to 1 lub 2 stopnie. Podmuchy wiatru będą słabe i umiarkowane. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hektopaskale i jeszcze nieco się obniży. Na Bałtyku w nocy siła wiatru nie przekroczy 4 stopni w skali Beauforta, wiać będzie z zachodu, a nad Zatoką Gdańską z południowego zachodu. Jutro podobnie, południowo-zachodni, a nad otwartym morzem zachodni wiatr do 4 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za to spotkanie, do zobaczenia.